Siemanko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do naszego zoo. Dzisiaj taki kapeczkę technicznych rzeczy. Na początek zajmiemy się przeniesieniem wszystkich paletek dżunglowych tutaj na nasze tutaj osiedle, gdzie się buduje. Czekajcie, gdzie mamy to tutaj. Tutaj mamy śnieżne. Zostawimy sobie miejsce na przykład 2-3 śnieżne tutaj. Tutaj będzie jeden. Nie. Tutaj by był drugi. I tutaj by był chyba trzeci, nie? To nie wiem, zaczniemy w tym miejscu. Przeniesiemy sobie wszystkie nasze dżunglowe te zwierzątka, żeby one już nam siedziały w jednym miejscu. Naszym zoo, żeby już to było ładnie ułożone. Tak. I się mi zda jakieś szersze, albo po prostu odwrócone inną stroną. Czekajcie, tutaj jest trawiasty, to go wyrzucimy zaraz. Gdzieś, nie wiem, gdzieś tu, tak żeby... Czemu ja go tutaj... Przecież powinien być tutaj postawiony. Czemu go tutaj nigdzie postawić? Za mało miejsca. A, to jest chyba równy kwadrat, a tam mi po prostu nie weszło. Dobra. Tutaj mamy te nasze panterki, czy jak one się tam nazywają. Dobra. I myślę, że jeszcze jeden do góry wejdzie. No powinien mi wejść, nie? Czekajcie, zaraz coś tu. Tu są nasze gorybki jeszcze. Dobra, lecimy z nimi tam. Że wejdą. Wejdę i nawet jeszcze jest odstęp. Nawet jeszcze mi tu jakieś miejsce zostało na rogu. Widzicie? Jeszcze coś tu zostało. Więc ja sobie tego tutaj dam. Tak, do równego. Tak sobie damy. Te sobie podwyższymy. I zawsze jest miejsce na zostawione, aby coś było trzeba powiększyć, bo chyba nie wszędzie się zmieszczą na przykład po 2, najlepiej by były, aby się po 4 mieściły, ale na pewno nie wszędzie wejdą. Dobra, tu mamy te nasze zoo, bo tu już są zaś te trawiaste. Musimy je poprzenosić na drugą stronę. Na razie tak chaotycznie je tylko przenoszę, żeby one tylko tu nie zawadzały. Szukamy, czy mamy jeszcze jakieś dżunglowe zwierzątko. Pewnie wam tak szybko ten obraz przeskakuje, że nawet nie widzicie, co ja klikam. Tu mamy jedną papuszkę. Mogę wolniej przesuwać coraz, może tak oczy nie będą boleć. To tak śmiga. Dobra, tutaj powinno to wejść. Nie wchodzi? Wchodzi, dobra, elegancko. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze powinny być chyba. Dobra, jest następny. Daleko nie przenosimy, tylko tu już kawałeczek. Zobaczymy, jak nam tutaj to wyjdzie z tą drogą równą. Czy się to fajnie zmieści, czy się to nie zmieści. Czy tutaj chyba u góry coś było. Chyba, że to już wszystkie. Zaraz sprawdzimy dokładnie. Nie, tutaj widzicie, tu jeszcze są jakieś krokodylki. Gdzie? Gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie jest ta nasza droga? Tu jest ta nasza droga. Chyba jedyny sposób, żeby się znaleźć, to będzie trzeba jeździć za tą drogą. Aha, one mają już powiększony wybieg, ale elegancko wlazło na szerokość. No, o, jak się dzieje na nie. O, ty, byś mnie chciał ugryźć. O, ty, o, ty. Dobra, lecimy z tym dalej. Tak. Co tu mamy? Kaskę zabierzemy, jakieś te punkty pozbieramy, tu podlejemy, ale dżunglowych już chyba więcej nie mamy. Wszystkie chyba pozbierane są. No dobra, tak mi się wydaje, że chyba wszystkie są. Wszystkie zebrane w jedno miejsce. Tutaj na końcu też nic nie ma. Dobra, te śmieci rzucone.
Nie mam jakiegoś ogrodnika, który by sobie robił z tymi śmiećmi. To jest podlewacz. Ten podlewacz nie chce. Tu jest pani, co będzie zbierać śmieci. Proszę bardzo, pani będzie zbierać śmieci i będzie porządek robić. A pan gdzieś tam podlewał, nie wiem gdzie tam podlewa, ale... Dobrze, to mamy gotowe. Teraz w sumie moglibyśmy wykonać tą misję. Nie, to nie, bo to trzeba powiększyć nasz wybieg, to nie. Tutaj w sumie a z misji nic nie zrobimy, ale tak mówiąc, padło kiedyś pytanie, że nie wiem, czy go teraz dobrze zrozumiałem. Czy mam przedstawić, jakie były questy, czy jakie mam questy? Nie. No mam takie zwykłe, ale jakie były, można je przedstawić, można. Wszystkie, które są wykonane, które się chyba udały, są zapisane, więc ja wam mogę je przedstawić. Tutaj sobie ustawimy jakiegoś pawika. Klikacie tutaj, na tego naszego pana starszego. I tu macie lista questów, widzicie? Jakieś nowości, kalendarz i zrobić sobie zdjęcie lista questów. Klikniemy na sam dół i wam pokażę od pierwszych questów, jakie były questy. No pierwszy quest macie taki. Sobie łyknę browarka. Tu macie tak, postawić zajączka i zasadzić 8 kwiatków. No to na początek szybko zrobić. Drugi quest, macie postawić wybieg, bandziczkę. Następny, co mamy? Posiadać 5 gości, no to musicie trochę ozdób postawić. Posiadać co 8 zwierząt, no to już troszkę wam zajdzie, niż 8 zwierząt wam blokuje. W sumie tej kasy trzeba nazbierać dużo na te zwierzęta. I to jest chyba czasowe, bo tu macie 48 godzin. Widzicie, to jest chyba na czas jakiś. Słuchajcie, to było, to teraz to. Tu macie korytka, postawić kwiatki, no proste. Zbuduj sklepy, tutaj śmietniki, to no da się zrobić. Opróżnij kasy sklepowe 5 razy, to da się zrobić. Tutaj macie taką panią i dostajecie zwierzątko, pierwsze chyba. To też wszystko do zrobienia, widzę. Następne. Umieścić żółwika, no to już go musicie kupić sobie. Posiadaj 5 gości. A tu chyba odblokowuje wam powiększanie zoo. Tutaj mamy panią, już dostajemy diamentki. No, 3 zdjęcia wystarczy zrobić. Zaproś 5 przyjaciół, no to obojętnie kogo zaprosicie, już dostajecie małpkę za 20 diamentów. Tutaj otworzyć kuferek od przyjaciela, no to jest proste, przyjacielom pomagacie. Tutaj to. Umieścić dekoracje eventowe. No to chyba było, to było na event ten, jesienny event, halloweenowy chyba. Dobra, tu macie umieścić szympansa, no to dostajecie go w misji, nie musicie kupywać wcześniej w misji, żeście go dostali. Więc po prostu czekacie, nie umieszczacie go, aż wam misja wyskoczy. Otwórz kuferki i dostajecie za to kluczyki, kuferki jakieś, dobra. Umieść pandę. To chyba ją można kupić normalnie za kasę, więc zbuduj 7 zabawek, no to proste. Umieść siedzibę klubu, no to już troszkę więcej, bo na chyba 10 albo 30 tysięcy kosztuje. Teraz nie wiem, dokładnie nie powiem. Tutaj macie kangurka umieścić. Nagrodę, tu mamy płotki jakieś do zrobienia, no to już później wiecie, wszystko jest coraz trudniejsze. Umieść pawia. To jednego dostaliście. Na pewno jednego dostaliście w misji. Zbuduj chatkę i tu dostajecie ludziki w nagrodzie.
Łąka, te wybiegi, no to to można z kart chyba składać. Posiadaj 12 gatunków, powiększ zo 5 razy, no to z tym wam trochę zajdzie. Tu dostajecie konika. Nie wiem, czy tu nie był czasem ten siwy konik, czy ten zwykły, nie mam pojęcia. Tutaj jedną, najlepiej chyba ona jest chyba za kasę, znaczy za diamenty, poskładać sobie z kart. A drugą dostaniecie tutaj w misji. Więc wystarczy wam jedna. Owce, no to wiecie, owce prosto. Trzech pracowników i dostajecie drugą małpkę. I możecie rozmnażać małpki, widzicie? Tutaj owce, no to to zmieści, to się wam zmieści. Powiększyć co? Umieścić koale. Nie wiem, czy koala jest za kasę, czy nie. Nie powiem teraz wam. Tutaj tego dziadka, dobra. Liska, to tutaj nie wiem, czy lisek jest za diamenty, czy za kasę, ale tu jednego umieszczacie, a drugiego za kasę, widzicie, no to jednego kupujecie, a drugiego dostajecie w nagrodzie. Dzik jest chyba za kasę, za diamenty. Mogę się mylić w tych oznaczeniach, bo nie pamiętam, które za co były. Przystąpić do klubu, no to możecie do obecniakiego wysłać zaproszenia, albo was przyjmą, albo nie i tyle. Potem możecie wejść, nie musicie siedzieć. Tutaj konkurs w klubie, no to widzicie, musi być jakiś ten. Co tam trzeba ten obrazek tego zwierza zmienić. Tutaj wyhodować małego pawia. Tutaj flamingi macie misję, to jest dalej. Kosze na śmieci to jest proste, tu jest ta koala i tu dostajecie tego, ale to jest za kasę, więc wyhodować małą. Zabawki, dekoracje na wybieg, kwiatki dostaniecie za to, dobra. Tutaj jak zrobicie, nie wiem która, co mi tu wskakuje, nie wiem która to jest misja już tego gościa, to dostajecie, patrzcie, aż 25 diamentów tutaj. Tutaj mamy koniki do wyhodowania, jakieś niedźwiedzie do postawienia. Ja ich na pewno nie mam w kolejności, bo one się chyba w kolejności nie ustawiają, tylko w kolejności wykonywania, więc na pewno nie są w kolejności, ale tak mniej więcej wam pokazuję. Tutaj wyhodować dwie świnki i dostajecie pierwszą kartę nosorożca. O, białego. Ja go dopiero w ostatnim odcinku postawiłem, więc widzicie, kiedy ta misja wykonana. Ławeczka. Tutaj to. Widzicie tutaj za tą misję. Koza domowa na trzecim, dostajecie tą kozę. Tutaj mamy takie coś. Tutaj lwy wyhodować, tutaj znowu tego. Niejako są dobre misje, ale ciężko wysiadać. Posiadaj 20 gatunków zwierząt, posiadaj 40 przyjaciół, ale da się zrobić. Tutaj no krzaki poumieszczać, takie coś, to chyba da się zrobić. Tutaj strusia jednego, a drugiego dostajecie. Tutaj dostajecie konika, owce. Nie wiem po co to, bo to chyba, że to jest jakaś pierwsza misja. A ja ją mam dopiero tak wysoko, nie wiem. Nie, bo tego to jest chyba później. Nie mam pojęcia. Tutaj do poumieszczania parę zwierzątek, rzeczy. Tutaj też. To już chyba było eventowe, żeby tą sobę kupić, jak się nie mylę. Tutaj wyhodować świnkę małą, wypuścić i dostajecie kartę żyrafy jednej. Tak? Tutaj dostajecie tą owcę. Na trzecim dostajecie tą czarną owcę, widzicie? Tutaj jak dwie, to jest eventowe raczej. Tu co mamy tutaj? Tutaj powiększanie jakieś takie. Widzicie, tu umieść żyrafę jedną i dostaniecie drugą, czyli dwie żyrafy. Zrobicie tam jakieś zadanie, dostaniecie kartę, umieszczacie, nie umieszczacie jej, czekacie aż wyskoczy wam misja, żeby umieścić, wtedy ją umieszczacie i dostajecie drugą. I macie już dwie do rozmnażenia. To było to. Tutaj panterki. Dobra, dalej. Tutaj małpkę wyhodować, to już umiecie, bo już macie dwie. Tutaj koale dostajecie.
tutaj pantkę rudą, to można ją z kart wylosować, nie? Trzeba sobie ją wylosować. Tutaj takie misje. Tutaj głównie na hodowanie, tutaj aha. No to chyba za diamenty trzeba było zbudować, bo nie było innego wyboru. Tutaj to zwierzę, tutaj do wyhodowania, no dużo do hodowania, o tutaj małego koale, tutaj konika na trzeci poziom, dostajecie to, tego konika szarego. Ktoś pytał, jak malować zwierzątka, no to widzicie, że to się dostaje z misji. Tutaj to misja, jak się zrobi, to się dostaje fontannę, ale fontannę można kupić, więc tutaj mamy eventowe. Tutaj coś do postawienia, a taki posąg słonia dostajecie. Tutaj te do wyhodowania, tutaj stawek do postawienia, to... O, niebieską ławkę, teraz mamy ją do misji, widzicie? Jak gdzieś ją dostaniecie, w którymś momencie ją dostaniecie. Niebieską ławeczkę, w którymś momencie ją dostaniecie. Ja ją po prostu miałem, ale ją usunąłem. Więc to, co dostajecie, tego nie usuwać. Zostawiać sobie wszystkie jakieś pierdółki, kwiatki. Są później potrzebne w dalszych misjach. Tutaj dość dużo tych się dostało. Ptaka wyhodować, to wyhodować, flaminga. Śmieci. Krokodyla umieścić. Tutaj tego, to jest za kasę, wszystko strusia wyhodować, tutaj dekoracje eventowe. Aha, tu tą sarenkę, to też eventowe, tutaj malutkie wyhodować, tutaj drugą. Tu żyrafy, no to będziecie mieć dwie, to wyhodujecie, mrówko jada. No to kosztowało 500 tysięcy, więc też było ciężkie. Tutaj coś podostawiania takiego. Tutaj mam od tego kolejną misję drogą za 50 diamentów i 5000 tego, no to troszkę tego naczaskało. Tutaj mamy bizonki, widzicie, jednego stawiacie, drugiego dostajecie. Wychoduj pantkę, no to musicie z kart, też ją długo kolekcjonowałem, więc z kart. Dekoracje, no to jest akurat aktualny event wiosenny. Tutaj zrobiłem tę misję chyba w ostatnim odcinku. To też w ostatnim odcineczku. No i tu mam aktualną misję. To ma anakondę umieścić, dostanę kartę tego. Tutaj mamy misję tego, no ale on jest za diamenty, więc nie umiem go postawić. Nosorożec, wyhodować małego, nie mam jeszcze jednego, mi brakuje. Tutaj te cztery zające, to 10 tysięcy, 18 dostanę, dobra. Tutaj krzak jakiś, małego. Tego niedźwiedzia umieścić. Słuchajcie, bo tu co on miał za misję? Tutaj tego umieścić, no tego niedźwiedzia niestety nie mam. Tutaj koniki umieścić, dostanę ten kwiatek, dobra. Wychoduj małego hipopotama, a ja mam tylko jednego, ale tutaj wychoduj małego bizonka i umieść tą drewnianą ławkę i dostanę kartę hipopotamka. Więc tą ławkę wcześniej w misjach była, tak? Bizonka kupujecie, dostajecie drugiego hipopotama. Tylko nie wiem właśnie, czy pierwszego dostałem z misji. Chyba z misji dostałem pierwszego. Czy z kart zgromadziłem. Nie wiem, chyba z kart. A tu dostajecie drugiego, możecie hodować wcześniej, późniejsze misje się wykonują. No i tu jest czasowa misja, 12 dni mi zostało. Tutaj sobie można dokupić. 8 godzin można dokupić sobie za 10 diamentów. Wyhoduj malutkiego pawia, no to jest teraz. Tego, no i tyle misji na razie mam odblokowanych. To wam przedstawiłem wszystkie misje, jakie mam dostępne, jakie wykonałem. Nie pokazuję tu misji, których nie wykonałem, a wiem, że jakieś misji nie wykonałem. Właśnie z tą pandą jakąś była misja, jakich nie wykonałem, ale nie wiem, co to była za misja. Nie wiem, co tu jeszcze wam mogę pokazać, co tu jeszcze ten pan ma. Zrób zdjęcie, no to wiecie, jak się zdjęcia robi, coś się ustawi fajnie. Można przybliżyć sobie ładnie zo, zwierzątka, klik. No i zdjęcie sobie robi, możecie sobie pobrać zdjęcie.
albo nowe zdjęcie zrobić, macie takie eleganckie zdjęcie, możecie sobie porobić. Sobie mogłabym się przodem obrócić. Czekajcie, klik. O, jest ładnie przodem, damy sobie na miniaturkę, pobierz, dajesz, pobierz. Wyskakuje, no akurat wy tego nie widzicie, ale wyskoczyło okienko do pobrania. Pobieracie i macie na dysku zapisane zdjęcie, nie? Elegancko, wszystko ładnie, prosto. Historia zono, to coście robili, wam tu pokazuję. Co tu jeszcze mamy? Nowości. Aha, to możecie zebrać doświadczenie. To możecie tam coś pozbierać. Jak to zostawimy, kalendarz wydarzeń, no to wiecie, co dostajecie. Czekajcie, który mamy. Aha, teraz dostaniemy to, dobra. Liska, kuferki. Aha, i przed tym muszę wykupić tego. Tak, tak. Muszę go wykupić, żeby mi nowe karty dali. Jego gdzieś tu mam. O, tutaj mam dwie. Jak dostanę jeszcze dwie, to muszę to... W sumie teraz jest za 2000, to mógłbym go wykupić, żeby dostać drugiego, a drugi będzie już tańszy, bo będzie 6 kart, to będzie może za 1000 albo 500. Zobaczymy, czy się coś nie nazbierało. Nic się nie nazbierało. Co by tu jeszcze? No chyba już wszystko, co tu mamy zrobione. Tutaj gdzie właśnie te zwierzątka z tych eventów. Kasy zbierzemy jeszcze. No i dobra, no to tam, jak się wam odcineczek podoba, komentujcie, łapki w górę, udostępniajcie znajomym, wiecie, zależy na jak największym rozgłosie, żeby jak najdalej to poszło, to tam gra, polecajcie znajomym, żeby grali w zoo, fajne zoo, nie trzeba kasy wydawać, można wszystko za podczas grania zdobyć, to mi się podoba właśnie tak jak jest ten kalendarzyk, że za dzienne logowanie macie diamentki i tu później za każdy dzień dostajecie po 2 diamentki, można sobie nazbierać diamentków i sobie kupywać co jest za te diamentki. No to tak, subskrybujcie, dzwoneczek i do zobaczenia. Cześć wam!